Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Organek i chciałbym coś Państwu ogłosić. Niedalej jak kilka dni temu dotarła do mnie bardzo miła informacja. Otóż redakcja nowo powstającego Radia 357 zaprosiła mnie na swój pokład. A ponieważ jesteśmy nad morzem, to powiedzenie chyba jest jak najbardziej na miejscu. Poprowadzę dla Państwa audycję muzyczną, ale nie taką o najnowszych trendach i listach przeboju, bo to chyba sobie możemy sami prześledzić wedle gustów i upodobań, ale chciałbym, żebyśmy muzykę potraktowali jako część historii, dużej i małej, jako część miejsc, ludzi, wydarzeń, które miały miejsce w różnych regionach świata, które zmieniły nam rzeczywistość i wszędzie tam była muzyka. Ona czasami popychała ludzi do zdarzeń dużych i małych, zmieniała oblicze świata i tworzyła piękne rzeczy. Za mną jest Portofino. Tutaj spacerował Dean Martin, być może ze swoimi piosenkami. Śpiewał Andrea Bocelli. Kylie Minogue przyjeżdża na wakacje. Anna German zaśpiewała Sława Przybylska, piękną piosenkę Miłość Portofino. Być może zajrzelibyśmy do ich twórczości, być może pojechalibyśmy do Rapallo, oddalonego od Portofino kilka kilometrów. Tam przecież mieszkał Jan Sibelius, jeden chyba, właściwie chyba najważniejszy kompozytor fiński. Mieszkał Ezra Pound, być może zajrzelibyśmy do jego wierszy, wczytali się w nie. On tutaj w niedalekiej Genui był aresztowany zresztą za wspieranie faszyzmu, z czego się później na szczęście wycofał. No, muzyka, sztuka, jedzenie, ludzie, to wszystko jest bardzo blisko siebie. Chciałbym, żebyśmy te wspólne wieczory spędzili w tak dobrowym towarzystwie tych wszystkich pięknych artystów, miejsc i zdarzeń, które kreowały świat. No, a do tego wszystkiego muzyka. Tak więc do usłyszenia w Radio 357 i zapraszam, Tomasz Organek.